Cześć Racaszki! Witam Was serdecznie w nowym odcinku. O ile można tak powiedzieć, bo wita się raczej w przestrzeni fizycznej, no ale uznajmy to za taką metaforę, jeżeli nie. Jak widzicie, za mną są spakowane manele, klamoty, ponieważ wyjeżdżam na długo, żartuję. Już wróciłem, to jest taka magia kina, bo nagrałem ten odcinek przed wyjazdem i już jestem. O ile przeżyłem. Rozwiążemy oczywiście zagadkę z ostatniego odcinka, czyli miasto na C. Ale przejdźmy do tematu, bo jest naprawdę niezwykły. I gwarantuję Wam, że przynajmniej raz dzisiaj pomyślicie sobie, serio? A ja wtedy powiem, tak, serio. Od jakiegoś czasu interesuję się grzybami, ponieważ grzyby są super. A tak poważnie, grzyby są super. I myślę, że kryją w sobie znacznie więcej, niż sobie wyobrażacie. Na pierwszy rzut oka. Grzyb. No nie jest jakiś ekscytujący. Twardziak. Ale jadalny. Entoma hochstesteri. Klauthus archeri. Schizophilicus commun. Flavolacia calocera. Lycopendur pyrfome. Violet pouch. Wine glass fungus. Alpine jellycone. Jak widzicie, jest bardzo dużo wyjątkowo ciekawych grzybów. Wybaczcie nieprecyzyjny termin bardzo dużo, ale faktycznie nie wiemy, ile jest grzybów. Cytując Wikipedię, do tej pory opisano około 70 tysięcy gatunków grzybów, ale brak jednolitych kryteriów nie pozwala na dokładny szacunek. W efekcie ta liczba może być wyższa. Szacuje się, że co roku charakteryzuje się średnio 1700 nowych gatunków grzybów. Potrzebny przypis. Znalazłem ten przypis, pochodzi z New Phytologist Foundation, link jest oczywiście w opisie. Jest tutaj napisane nawet o 2 czy 3 tysiącach gatunków rocznie. I dalej z Wikipedią, korzystając z danych uzyskanych z obszarów, na których rozpoznano większość żywych organizmów, przypuszcza się, że istnieje około 1 000 000 gatunków grzybów, 4 razy więcej niż roślin nasiennych. A wiecie, które to są rośliny nasienne? Wszystkie. No poza algami i mchami, no ale to jest jakiś margines. Do tego fragmentu wypada dodać trochę kontekstu. W 2019 roku naukowcy opisali 71 gatunków zwierząt nowych. W 2020 20. Grzybów, przypominam, 1700. Dla pełnego obrazu dodam, że odkrywamy również sporo roślin, około 2000 rocznie. Naukowcy estymują, że obecnie poznano i opisano niecałe 400 tysięcy gatunków roślin. Paul Stamets, badacz grzybów, do którego sporo będziemy się dzisiaj odnosić, twierdzi, że na świecie może być nawet 3 miliony różnych grzybów i że ich liczba 8, a nawet 10-krotnie przewyższa liczbę roślin. Czyli jesteśmy tu w skali poznania wszystkich grzybów. Ale grzyb, co to właściwie jest? Nie jest to roślina, nie jest to na pewno zwierzę, ale w sumie dlaczego nie roślina? W końcu rośnie w lesie, no i nie jest jakiś mega ruchliwy, nie? Pierwszy powód jest dość prosty. Rośliny same wytwarzają sobie pożywienie przy użyciu światła i wody. A grzyby natomiast jedzą... No teraz powiedzmy po prostu, że jedzą różne rzeczy. No dobrze, ale przecież są też rośliny, które jedzą zwierzęta. Co z nimi? Widzicie, podstawową różnicą jest to, że ściany komórek grzybów nie są zrobione z celulozy, jak u roślin, ale z chityny. No i teraz pewnie powiecie, o, wow, ale mi różnica. Ale będzie ciekawie, jeżeli dowiecie się, co jeszcze powstaje z chityny. Na przykład homar, a dokładnie jego skorupa. Krewetka, krab, kalmarzy i grzyby. Super rzeczy z tej chityny, co nie? Poza tym, tak jak wspominaliśmy, rośliny i zwierzęta potrzebują do życia dużo, dużo światła. A grzyby nie do końca. Co czasami się przydaje, na przykład kiedy w planetę uderzy meteoryt. A skoro jesteśmy już w prehistorii, w latach 90. naukowcy na podstawie badań DNA i wykopalisk oszacowali, że rośliny ewolucyjnie oddzieliły się od zwierząt 1 538 milionów lat temu. Natomiast grzyby o 9 milionów lat później, 1 547 milionów lat. Co sugeruje, że grzyby są bardziej spokrewnione ze zwierzątkami, a nie z kwiatuszkami. I wiem, że oddzielenie się od siebie roślin, zwierząt i grzybów może brzmieć trochę dziwnie, jeżeli myślimy o tym w dzisiejszych standardach. I jak, panie doktorze? Koźlak czy borowik? Niestety, to człowiek. O nie! O nie! Jak to się stało? Koźlak! Musimy opuścić las. Ale pamiętajcie, że jednak 1,5 miliarda lat temu większość życia na Ziemi składało się z organizmów jedno, no max, parokomórkowych, więc ta różnica wyglądała bardziej tak, niż tak. I to do niedawna była wersja uznawana w świecie naukowym za ostateczną.
Aż do momentu, gdy w 2017 roku w lawie wydobytej spod dna morza odkryto skamielinę, która najprawdopodobniej jest najstarszym znanym organizmem przypominającym grzyba i ma 2,4 miliarda lat, co znów może wywrócić nasze rozumienie, kto pochodzi od kogo. Pamiętajmy, że badania dotyczące tak odległych okresów nie są łatwe i na pewno minie jeszcze sporo czasu, zanim będziemy mieli w tej kwestii pełną zgodę. Na teraz każdy może wybrać sobie dziadka. Grzyb. Ale wbrew pozorom wcale nie wyjaśniliśmy, czym tak naprawdę jest grzyb, bo to, co uważamy za grzyba, czyli ten zawadiacki kapelusz wystający z rona leśnego, to jest dosłownie czubek góry lodowej w tym, o co w nich chodzi. Widzicie, kapelusz na nóżce to tak zwany owocnik, który służy do rozmnażania. Cała zabawa zaczyna się pod ziemią, gdzie znajdują się małe, prawie niewidoczne niteczki zwane grzybnią. I powiem wam, że to słowo ma w polskim bardzo nieprzyjemne konotacje, a akurat po angielsku grzybnia to mycelium, co uważam, że jest takim nowym i trochę niesamowitym terminem, który bardziej by tutaj pasował. I jeżeli pozwolicie, to w tym odcinku będę używał właśnie jego. Możecie o mycelium myśleć jak o mężczyźnie zakopanym kilka centymetrów pod ziemią, natomiast grzyb to jego narząd, który wystaje na powierzchnię, a potem go zjadasz. Z tym, że żeby to porównanie było wielkościowo proporcjonalne, to ten facet musiałby być trochę wyższy i grubszy. Po prostu mieć większe pole. Jak duży musiałby być? Dowiemy się już wkrótce. Żeby znaleźć niektóre grzyby, wystarczy w sezonie wyjechać za miasto. Ale są takie, z którymi jest większy problem. Agaricon jest tak rzadki, że jeden z naukowców, który badał ten gatunek, znalazł swojego pierwszego po 40 latach poszukiwań. Wygląda jak trzecia ewolucja huby i może żyć nawet 75 lat. Ma wiele zastosowań w medycynie, pomaga m.in. w leczeniu gruźlicy. Z tego, co czytałem na blogu Forest Floor Narrative, czyli narracja runa leśnego, dwa niezależne badania potwierdziły, że ma wysoką aktywność przeciwwirusową w grypie typu A u ptaków i ludzi. I wiedziano o tym już 1600 lat temu. Jest też coraz trudniejszy do znalezienia, ponieważ rośnie w tak zwanym lesie pierwotnym. Uwaga! Oczywiście wszyscy wiemy, co to jest las pierwotny, ale zawsze warto sobie powtórzyć, że to las, który nie został poddany bezpośrednim ani też pośrednim modyfikacjom ze strony człowieka. A jak się domyślacie, takiego lasu zostało na północnej półkuli, w regionie tak zwanego zachodu, czyli Stany Europa, zaledwie około 5%. Poza tym globalne ocieplenie, a zatem rosnąca temperatura zmienia poziom wilgotności powietrza w tych miejscach, gdzie ten gatunek występuje. A w zasadzie występował, bo na przykład w Europie jest już uznany za wyginięty. Ups. Wróćmy jednak pod ziemię. Gdyby ktoś zapytał was o to, jaki jest największy organizm na świecie, to co byście powiedzieli? Słoń? Wieloryb? Twoja matka? Przepraszam, musiałbym się zawieruszyć z innej listy. Sekwoja olbrzymia? Amficelias? Zobaczmy liczby. Słoń 3,2 metra. Płetwal błękitny 33 metry, amficelias 58 metrów. Mamutowiec olbrzymi, zwany też sekwoją olbrzymią, 95 metrów. W Parku Narodowym w Stanach, chyba Yosemite, są pnie ścięte w XIX wieku, które miały 12 metrów szerokości i szacowane 135 metrów wysokości. Całkiem sporo. Ale wiecie, kto jest większy? Opieńki. Tak, takie małe grzyby, które może jedliście. Mycelium tego grzyba, zidentyfikowanego jako jeden organizm dzięki badaniom DNA w Stanach, w Oregonie, ma 9 km kwadratowych, 900 hektarów i waży 605 ton. I teraz, żeby dać temu jakąś perspektywę, to najcięższy mamutowiec olbrzymi, generał Sherman, waży mniej więcej 1300 ton, ale wygląda tak. To jest jakiś drewniany potwór i ma 84 metry, czyli mniej więcej 23-24 piętro. Drzewo. I teraz mycelium opienki ciemnej ma prawie połowę tego, ale jest złożony z jednokomórkowych niteczek. Ludzie mają wiele warstw, skóry, naskórka, skóry właściwej i tak dalej, a tam macie jednokomórkową sieć. Aha. I ma 8000 lat. Tak, serio. Miałem wam jeszcze powiedzieć, co jedzą grzyby. Wszystko. Oczywiście wszystko, co organiczne, tak? Plastiku grzyb nie zje. Chociaż nie mogę tak powiedzieć, no bo nie znamy nawet połowy grzybów, więc może są też takie, które sobie z tym poradzą. Zabawna jest też anegdota geologiczna, co się dzieje, gdy grzyby nie jedzą czegoś, co powinny.
Dawno, dawno temu, w uroczym okresie zwanym Karbon, drzewa miały swój czas. To był ich rok, a w zasadzie jakieś 60 milionów lat, jakoś tak. Drzewa rosły, padały, nikt ich nie jadł i układały się takimi warstwami, jedne na drugich. Na niższych warstwach zaczynało brakować tlenu, robił się taki ostry, gruby, drzewny rejf. Rosło ciśnienie i stopniowo zmieniało te zwalone bale w węgiel. I to jest tak zwany proces uwęglenia i tak powstał cały węgiel w ogóle. W każdym razie, w końcu grzyby nauczyły się rozkładać drzewa na mniejsze kawałki, tym samym urzeźniając glebę. Tak? Nawiasem, jeżeli w glebie jest mycelium, to jest dobra, zdrowa gleba. A miasto na C to oczywiście ciasto. Bo trzeba zamienić C i M. Cudowne, prawda? Przypomniała mi się jeszcze jedna przekrojowa zagadka, a mianowicie pasiasty terrorysta. Pasiasty terrorysta powodzonka. Podsumowując, wiemy, czym jest grzyb. Ilu ich jest? Który jest największy? Co jedzą? Ale przed ustawką trzeba jeszcze wiedzieć, co potrafią. A potrafią sporo. Ale tego dowiemy się już w kolejnej części naszej grzybowej przygody. Dziękuję za uwagę, subskrybujcie kanał i coś tam dzwoneczek. Dokąd jedziemy? Koźlak! Koźlak, odpowiedz! Na Podlasie. Co? Dlaczego tam? No bo pomyślałem, że wiesz, pod lasem, że to takie nasze miejsce. Żartujesz? Zwariowałeś? Ja nie chcę na Podlasie! Koźlak, hamuj! Zjeżdżamy z drogi! Spokojnie. Koźlak, co ty wyprawiasz? Wybacz. Miałem tylko jeden skok.